Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. Hello. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Drakensang. Moi drodzy, niedawno wróciłem z pracy, mamy dokładnie wtorek i pierwsze co zrobiłem, to się rozebrałem i poszedłem spać. Ze 3 godziny, jak długi, słuchajcie, walnąłem się do wyra. No ale cóż, dzisiaj mam w takim razie wolny wieczór i mogę sobie go poświęcić, bo mam tak, mam kawę, jestem wyspany, muszę się tylko troszeczkę jeszcze dobudzić. I generalnie możemy sobie posiedzieć troszeczkę nad Drakensangiem i to mnie właśnie nie cieszy. Gadaliśmy ostatnio z wiedźmą Jasmine. I mamy dwie rzeczy. Słuchajcie, możemy pójść na zamek, albo możemy pójść zrobić zadanie z winem mszalnym. Więc ja na razie wybiorę akurat drogę na wino mszalne. Nie żebym był znawcą wina i piwa, ale... to mówisz, żeby pójść najpierw tam? Teraz ktoś mi powie, że chce pić. I to będzie Ru. Z Gladys. Przypiją sobie piątki. Dobra, idziemy tędy, słuchajcie. O czym tu można przyjść? Nie, nie można. Trochę pozwiedzamy mapę dzisiaj na pewno. Tam znowu coś dziwnego dzieje. Nie wiem, czy powinienem w pierwszej kolejności iść akurat w tym kierunku, ale skoro... No już mamy przed sobą tą wielką kopułę, to zawsze możemy zobaczyć, co tam się dzieje. Może znowu Rakorum, wiecie. Chodzi mi o to, żebym później nie musiał znowu drałować po całej mapie jeszcze raz, z uwagi na to, że Rakorum sobie przypomni, że hej, wypadałoby coś zrobić, a co mamy zrobić? No cóż, masz przynieść 30 tysięcy różnego rodzaju rzeczy, a później musisz jeszcze obejść drugi raz te rzeczy, by sprawdzić, czy na pewno ich tam nie zostawiłeś. No więc dokładnie. Idziemy ze Snaferajno. Mapa mi się podoba, chociaż spodziewałem bardzo fajne plenery. Widzicie, mimo że są takie trochę troszeczkę to mapy, takie płaskie bitmapy w niektórych miejscach, ale słuchajcie, naprawdę fajnie to wygląda jak na ten rok. Takie góry trochę stakaliste. Wow, i do tego zamku faktycznie się wejść chyba nie da. Zamek wygląda zacnie. Listen up, everyone. No i widzę już tam jakiegoś przeciwnika. Smoczy kultysta. Czyli będziemy mieć smoki. Dobra, safe. Problem w tym, że tutaj się nie da przez tą kopułę wejść. Oni mają jakieś bardzo zaawansowane pole siłowe. Dobra, nieważne. W takim razie troszeczkę niepotrzebnie tutaj weszliśmy i straciłem wasz czas. Tu bokiem też się nie da? Nie, na pewno się nie da. No dobrze. Ale możemy, słuchajcie, dzięki temu oglądać nieprawdopodobne plenery. A tak na poważnie, to wczytamy grę, żeby nie tracić czasu... Żeby nie tracić czasu po prostu na powrót, bo tak po drodze nie było nic ciekawego, nie udało nam się zebrać na żadnej rośliny, to nic nie będziemy tracić. Więc idziemy od razu sobie w prawą odnogę. No to przynajmniej wiem, że tam ta ścieżka prowadzi tylko i wyłącznie do zamku. O, i przy okazji się zaczyna troszeczkę ciemniej robić. O, patrzcie, dwie zwaśnione grupy. No może całkiem ciekawy zalążek przygody. But I'm still asking you to lay down your arms. It's better to give us the gold. We're honest bandits, not cutthroats like Wonkwar's gang. We can really do without gutless characters like you. Look here, man. Humbert's girls are here too. Now you listen to me carefully. Słuchaj mnie teraz uważnie. Ignoruj strachy na wróble i rób, co ci mówimy, jasne? Zaczekaj, mieszasz mi w głowie. Do kogo mówiłeś przez ten czas?
do Rubara. Hej, on was nazwał dziewczynkami. Czy macie zamiar puścić mu do płazem? Do Frenko. Co sądzisz o tym, abyśmy połączyli siły w walce z tymi strachami? Potem podzielimy się łupem. Na Peksa należy mi się podwójna nagroda, zakładając, że jest jakakolwiek nagroda za głowę któregokolwiek z członków twojego żałosnego gangu. Może mi pani napuścić na siebie? Do kogo mówisz cały ten czas? Rozmawiałem o Rongwerze, najsilniejszym, najpotężniejszym bandycie w całym Śródkrólestwie. Las i trasy handlowe są w rękach gangu Herlaków od dawien dawna. Ba, najsilniejszy, najpotężniejszy bandyta jest zabijaką, mordercą i tchórzem. Umbert szybko by się rozprawił z tym zarozumialcem, gdyby tylko miał on odwagę wejść do naszego obozu. A nie możecie wyjść z waszego obozu do jego obozu? A co powiesz na to, żebyśmy razem rozprawili się z tymi mordercami? Zawsze lubiłem być po stronie zwycięstwa i skończmy z tymi strachulcami. Na Peksa. Należy mi się podwójna nagroda! Cóż za śmiałość, panowie. Zapomnijmy na chwilę o gangu Huberta. Zajmijmy się na początek tym chwalipiętą. Koledzy, słyszeliście wspólników Rongwera. Później możemy zdecydować o tym, do kogo należy las. Najpierw nauczmy czegoś i tego gadułę. No i dobra. No to co? Bierzemy, słuchajcie, się od razu, myślę, że za jednego naraz. Tu bym prosił o buffy. Lecimy z buffami. W ten sposób. Magiczna zbroja. No i przede wszystkim tak, ja bym chciał, żebyś uderzył jego. Tu tak samo. Na razie trzy razy walniemy. Będziemy chronić dziewczynę. Od razu tutaj, obicie. Amazonka może się od razu obrócić i przy okazji tak samo. Ty tutaj. Leczę ją troszeczkę. Idealnie, słuchajcie, taktycznie i strategicznie poszło po prostu perfekto. Ukończyłeś zadanie rabusia. O co mi w ogóle chodziło? Skończone. Czekajcie. Odznaczę sobie wszystkie przeczytane. Pokonaj bandy rabusi. Rabusi nie będą już łamać prawa. No i pięknie, o to właśnie chodziło. Tylko powiedzcie mi jeszcze, ile dostałem. 3 punkty za zabicie tak naprawdę każdego. Plus 20 za wykonanie zadania. Nieźle. W sumie dawno nie walczyliśmy z ludźmi, więc było to zacne przedsięwzięcie. Tylko nie widzę. A nie, dobra. Myślałem, że tu dowódców nie ma. Maczugi na przykład mieli. Super. Więc tak, dobra. Wszystko zrobione. W takim razie zmieniamy lidera na moją postać i możemy się chyba zacząć troszeczkę rozglądać po tym lesie. Słuchajcie, idąc za takim przysłowiem, zaczniemy od chińskiego przysłowia: zacznij las badać od zada strony, a to wiele pieniędzy ci doda. Dokładnie tak brzmiało. To było stare chińskie przysłowie. Starożytne nawet, można powiedzieć. Wiecie, co mi ten raz przypomina? Trochę Darkwood z World of Warcraft. Boże drogi, jak ja bym sobie chętnie zagrał World of Warcraft. Tylko czasu na... Ciasiu na to nie mam, proszę pana! Ja ciasiu nie mam! Nie mam ciasiu! Nie! Może jeszcze jedne kawki się napiję? Bo ciasiu brak! Tutaj nic ciekawego. Ale mamy jakiś krzew jednej jagody, może jego sobie weźmiemy. Dasz radę? Przy okazji, miałaś się otoczyć różnymi tam rzeczami. No może siłę podniesiemy. I magiczna zbroja dla ciebie.
Pięknie. Ile żeśmy dostali? 75, tutaj 400, dojdziemy na statystykę. Tu bym... buff, słuchajcie, daje plus 4. What the fuck? Ale piękne niektóre te buffy potrafią teraz strzelać do góry. No zajebiste, moim zdaniem. Tu bym w zasadzie, słuchajcie, podniósł jej troszeczkę może tą energię astralną i życie. To nie jest głupi pomysł, ale strasznie to jest drogie. Nie, przykład save. Ciekawe, czy będziemy mogli tym wyznawcom Perosa, Priosa powiedzieć o niecnych zamiarach związanych z wiedźmą. O, tutaj też szybciutko się uporamy z nimi. Nawet doświadczenia już nie dają. A pięknie wywijasz tą szpadą, a jednak dają. No, to takimi świetlikami to jestem w stanie się zajmować. Dobra, ty zbierasz rzeczy ze świetlików. Bardzo chętnie ogram, powiem wam, dodatek do tej gry i jeszcze drugą część. To jest coś, czego możecie być pewni, tylko oczywiście no, trudno mi wyznaczyć, powiedzmy, jakikolwiek kierunek lub czas, w jakim miałby to nastąpić, ale mimo wszystko na pewno jest to gdzieś u mnie w planach. No, słuchajcie, mamy jakąś wiochę, pierwszą zastaną, więc od razu... To jest chyba inkwizycja przy okazji. Lux Vobiscum, wkraczasz na teren obozu inkwizycji. Czego tu chcesz? Szukam sposobu, aby przedostać się przez magiczną barierę do ruin. Krucjata Słońca też chce się pozbyć tych bluźnierczych czarów. Polujemy na wiedźmy, które odpowiedzialne są za to i inne okrucieństwa. Następnie doprowadzamy je przed oblicze sprawiedliwości, paląc na stosie i topiąc w rzece. Rzekę mamy? Nieopodal. Światłość trochę tu brak. Dąż do nas, Hangrun Żelazny, a tym razem dopniemy swego szybciej niż Ferdok, ku czci Priosa. Co mogę zrobić? Mówi się, że wiedźma o pogańskim imieniu Jasmine przybrała się za świnią paskę i kręci się po lesie. Gdzieś na zachód stąd. Zabiją imię Priosa i przynieś jej talizman na dowód jej śmierci. Kiedy już dowodni swoją prawość, będę czekała na ciebie jeszcze poważniejsze zadania. Wina oparta jedynie na podejrzeniach. Toż to wiedźma! Powiedziała, że wiedźma! Skroć się głowę! W porządku, zrobię to, jeśli naprawdę jest ona pomiotem szatana. Kurczę, zawsze miałeś słabość do inkwizycji. Ta wiedźma niedługo dołączy do dusz lamentujących w królestwie Borona, wasza wysokość. Tak powinno się stać. Zaznaczę na twojej mapie miejsce, gdzie znajduje się Jasmine. Wróć tutaj tak szybko, jak skończysz jej nieczysty żywot. Rozgość się także w obozie. Weź od Kwatrymisa zobaczenie ekwipunek. O! Ekwipunek, to mnie przekonała. Wrusza natychmiast. No dobra, słuchajcie, no spoko. No jak to nie? Przecież powiedziała, że jest zła. To będziesz wątpić? Powiedziała, że wiedźma, to wiedźma! Tak właśnie, słuchajcie, działano w średniowieczu. Na zasadzie domysłu, dogmatu, masz wierzyć, a jak nie wierzysz, to jest źle. Więc cóż, my będziemy wierzyć, będziemy godnymi tutaj wyznawcami Infeksa, Inkwizycji i wszystkiego, co jest zabobonne i głupie, ponieważ brzmi to flafowo. Natomiast ciekaw jestem bardziej po prostu zadania z zabiciem wiedźmy, staniem po stronie jednak no tych złych postaci. W zasadzie nie wiem, kto tu jest zły. No wiedźma też, prawda, nie jest zbytnio... Ukradnij winną szalę, zabij wiedźmę Jasmine. O, najpierw możemy ją chyba... Albo mamy wykonać po jej stronie, albo po stronie Inkwizycji. Więc zobaczymy. Tak czy siak, najpierw sobie może zróbmy... Siła to tobie nie będzie potrzebna, ale odnowimy buffy, bo coś czuję, że tu mogą mi się przydać buffy na nią. Na jakim etapie mi tu dało? O, 4 siły! Pięknie, tu.
Tutaj trzy siły się wylosowało. W sumie dobre, że bardzo ciekawy system, że buffy tak naprawdę nie są jakby miejscem, czy nie są na stałe. Tak może wiecie co, stanę przed tymi świniami, bo ja nie jestem pewien, czy te świnie przypadkiem nie przemienią się w jakieś smoki. Smocze świnie! Wracasz... Wracasz głębi lasu, prawda? Inkwizycja przekonała mnie, że lepiej wyjdzie współczuciem, współpracując z nimi, niż pomagając wiedźmom. Co? Dlaczego bratasz się z nimi? Możesz i nauczają o sprawiedliwości, ale się nienawiść i zniszczenie. Król bogów, osądzi twoje bluźnierstwa na tamtym świecie, gin! Jeśli tam pójdę, to tylko z tobą, zdrajco. No i pięknie, wiedziałem, że świnie będą dzikami. Ale my się za nią bierzemy. Jeszcze byśmy rzucili na nią niechcie piorun. Plus obal ją. A ty od razu... W ten sposób, plus... O, w tej kolejności będziemy ją atakować. Dzika. No ta nam najlepiej strzela tego dzika. Pięknie. Pokonana. Co tam miałaś? Medalion na pewno. Widły. Nie. No dobra, widły też możemy zabrać. Oskuruj zwierzaki. A ile dostałem w ogóle za to zadanie? Talizman. Zanieść talizman Warnie. No to już nie aktualnie. Nie udało cię zdobyć wina. No, jest zepsute zadanie, ale chyba nie dało się zrobić obydwu. No może był jakiś sposób na zrobienie obydwu, ale słuchajcie, mi to nie interesuje, ja którąś stronę sobie wybieram, prawda? Gram tak, jak mi się to po prostu podoba, a nie tak, jak jest optymalnie. Więc nawet jeżeli dało się zrobić obydwa te zadania, no to trudno. To już zrobiłem tak, że skończyło się to na jednym. Chyba w to skórowanie jeszcze zainwestuję, bo to jest dobry sposób na zarabianie pieniędzy, tak mi się wydaje, więc... Słuchajcie, szable mogę ci dać na wyższy poziom, to na pewno. Ten po prostu poproszę. Zielarstwo, przetrwanie. Co dawało przetrwanie? Bez względu na... Aha, czyli po prostu wykrywanie różnego rodzaju dziwnych rzeczy. Mógłbym jej w alchemika zainwestować, bo przydałby mi się alchemik. Chyba, żebym robił tak, żebym, wiecie, szafował jakby postaciami. Że wracałbym do domu i miałbym postaci wyspecjalizowane w alchemii na przykład, albo w kowalstwie, w łuczarstwie i tylko na czas, powiedzmy, wyrobienia jakichś tam dziwnych rzeczy, czy tworzenia przedmiotów, wtedy bym decydował się na ich, na włączenie tych osób do drużyny. Bo w przeciwnym wypadku po prostu mi się to chyba by nie opłacało. Okej, mamy talizman. Czy ty wziąłeś talizman? Talizman należący do wiedźmy Jasmine. Teoretycznie można by to chyba było nawet zrobić tak, że ona by nam ten talizman może i nawet wręczyła. Sama. Ale cóż, no, przelanie krwi było ciekawsze. Przy okazji troszeczkę pójdziemy teraz, słuchajcie, tutaj łukiem i zobaczymy, czy jest ktoś na lewej stronie. O, jeszcze więcej rabusi. Naprawdę? Good drink blood, my sword. Piękne obrażenia lecą. Po prostu coś cudownego. Dobra, ty zbierasz z ludzi. I jakieś obozowisko bandytów tu chyba na nas jeszcze czeka. W tym razie nie byli daleko ustawieni od
Niedźwiedź. To nawet dwa, bierzemy ich. Kupon na niego, mości panowie! Nawet 7 punktów doświadczenia. Dobrze się tutaj zarabia. Się regenerujesz? Powolutku, co? Tak, powolutku, tak. Dobra. Teraz pytanie. Tu jest jaskinia. To co próbujemy? Może tam coś będzie ciekawego? Albo przejść na drugą stronę w ogóle, pod tymi, pod górami. To jeszcze może niekoniecznie. Najpierw spadamy sobie wszystko, co jest tutaj, łącznie z obozowiskiem. O! Obóz drwali. Hello! I skrzynie, znaczy beczki! Holdwin, czy to ty? Wielkie nieba, chodź tu, wybacz, oczekiwaliśmy kogoś innego. Nie mam nikogo, nie znam nikogo innego Holdwin. Holdwin miał za zadanie przynieść nam obiad, bo zapomniał zrobić to wcześniej, ale jeszcze nie wrócił. Dostanie mu się, kiedy się pojawi, na wszystkie psy piekielne. Być może porwali go prioci. Mógł zostać zaatakowany. Nie rób sobie żartów, na Firuna. Z drugiej strony ostatnio po lesie kręci się jakaś hałastra, ale Holdwin najprawdopodobniej obija się gdzieś niedaleko. To nie były pierwszy raz, tak czy inaczej, czy mógłbyś się za nim rozejrzeć? Mhm, dobra. Będę miał na niego oko, ale ty powinieneś mniej przeklinać. Tak jest, reprymenda musi być. To było ostatnie z moich przekleństw, na Priosa, powodzenia. A ty co mi powiesz? Nic mi nie powiesz. Dobra, mamy znaleźć jakiegoś Holdwina w okazji. Obiad drwali. Znajdź zaginionego drwala. Dobra. Na razie to ja znajdę zaginione beczki. Łatwiej się tutaj poruszać niż po tej poprzedniej mapie. Ale spodziewamy się też jakichś ośnieżonych gór, szczytów. Wiecie, czegoś co na przykład było w Dragon Age. Pamiętacie tam jak szliśmy chociażby w poszukiwaniu prochów Andrasty, żeby uleczyć jednego z możnych. O, to było epickie zadanie. Gdzie na końcu można było zawalczyć ze smokiem. Coś wspaniałego. No i przy okazji widzę skrzynię. That's me. Ja muszę ją nauczyć rozbrajania pułapek w sumie. Ewentualnie. Bo samemu... Nie, no, ona nie umie rozbrać pułapek. No, mi się to na pewno nie uda. Dobra, nieważne. Ale coś mi się tam... Minimalnie mnie tam pokiereszowało. Ważne, że otworzyliśmy. Pamiętnik Alwen i strzały. Znaleziono przedni pamiętnik Alwen. To sobie na pewno zobaczymy, co to jest. Przeczytaj. Spotkanie z Danosem. Dziś znów spotkałam Danosa i jest taki cudem, chciałbym spędzić z nim każdą chwilę dnia. Na mojej niech moje siostry mówią o nas co chcą, po prostu zignoruję ich złośliwe uwagi. Głupkowaty przystojniak nigdy w życiu. Czekajcie, zanim przeczytam do końca, już widzę, że to będzie romans pomiędzy jednym człowiekiem a wiedźmami albo wiedźmą. Głupkowaty przystojniak nigdy w życiu. Prędzej powiem, że to mężczyzna, z którym chcę spędzić resztę życia. Och, już nas sobie wyobrażam razem przed ołtarzem. Danos, ten zdrajca, nienawidzę jego podła, wstrętna ropucha. Oj, coś tu nie poszło jednak z tym romansem. Jak jedna osoba może być aż tak prostacka i bez gustu? Znaczy, kto przy zdrowych zmysłach zostawiłby kobietę taką jak ja dla tej głupiej wiejskiej dziewczyny? Firniane. Co za głupia gęś, co ja mówię? Gęś to dla niej komplement. Danos jest niczym więcej jak tylko małochytną ropuchą z brodawkami i wszyscy powinni go tak widzieć. Od teraz przystanek Danos będzie żył jak śmieszna mała ropucha. Zasłuży sobie na to. O, wiedźmy. Dlatego właśnie, dlatego poszedłem na stronę Inkwizycji.
Po prostu nie mogę tego zrobić. Och, czemu jestem taka słaba? Nie zasłużył na moją litość Łajdak, ale kiedy go widzę, po prostu nie mam serca wymierzać mu kary. Choćby wczoraj znowu próbowałem zamienić go w ropuchę, ale nie. Alwen znów się wycofała. Piekło i szatani. Nienawidzę miłości. Czemu nie mogę po prostu o nim zapomnieć? Satuario, pomóż mi. Aha, no dobrze. Do jakiegoś zadania będzie nam to na pewno potrzebne. Widzę jeszcze chyba ze trzy beczułki i ciebie bym wysłał tam. I wilcy, moi drodzy. Dawno z wilkami nie walczyliśmy. Nie no, mówicie, że łucznik jest słaby. Łucznik jest zajebisty. Naprawdę się przydaje. Atakuje może i wolniej, ale mamy za to maga łucznika. Maga wsparcia, takiego buffera. Bardziej bym nazwałbym ją nie mistycznym łucznikiem, bo to by było troszkę bardziej wypaczone w związku z nazewnictwem chociażby Dungeons & Dragons, ale na pewno pasuje mi do kogoś, kogo bym mógł nazwać enchanterem. Czyli zaklinaczką. Chociaż później, jak dodamy jej trochę umiejętności do walki w zwarciu, będzie mogła wreszcie używać swojej wytrzymałości. A jak skończy jej się wytrzymałość, na przykład magii. Albo na odwrót. Dobra, pozwolę się znowu zbuffować. Bo mimo wszystko daje to olbrzymiego kopa. Nawet mago zbroja mogę mieć na trzecim poziomie, świetnie. No halo, ale miałaś się zbuffować. Szkoda tylko, że nie można jakby przy ulepszaniu tych zaklęć ustawić coś takiego, że jest ten czas większy na minięcie buffów. No to by akurat było, bardzo miłe. Dobra, tu się nie da przejść. Ale widzę, że tu jest jakieś przejście przy okazji, na drugą stronę. Przez wodospad. Ochrona, magiczna tarcza. Ale widzicie, też tu nie można wejść. Ta magiczna tarcza prawdopodobnie działa jak kula albo sfera. No dobra, to ten nie przejdziemy. Zabezpieczyli się jak pascnoty. Let me do that. Ale widzę przejście. I bardzo dobrze. Uuu. To nie zapowiada nic miłego. Czy tu jest legowisko wiedźm? Lub coś w tym rodzaju? Że taka aura nagle nieczysta się zrobiła? Dlatego inkwizycja musi to spalić do dna. Wiedźmowe drzewo. Boss? Paru? Kurde, kusi. Wiecie co, zrobimy dwa save'y. Jeden duży, drugi mały. Czemu by nie spróbować? Hello. Dobra, najpierw zabijemy drzewo. Dobra, porąbać to szybciej.
A teraz skoncentrujemy się wszyscy na jednym. Dobra, leczymy ją. Mocne tutaj uderzenie weszło. Dobra, tylko ty zostałeś w takim razie. Gladys, lecz. Jeszcze raz. Najlepiej to cały czas go lecz. Jeżeli się da. Okej. Jako tako poszło. Nie wiem, oni dostali chyba doświadczenie. Dostali, ale Jezu, jakie rany. Ciężko. Chyba największy. Oprócz szczura to była chyba najtrudniejsza bateria do tej pory. Przy okazji, czy ja cię mogę jeszcze tutaj rozwinąć leczenie? Nie, masz na maksa. Okej, dobra, to nie było na razie żadnego komentarza. Gałęzie wiązu. Potężni przeciwnicy. Teoretycznie mogłem się wycofać, żeby z nimi zawalczyć na odległość. No ale z drugiej strony... Mędrek. Kim ty jesteś? Ale z drugiej strony... Co to jest w ogóle? Czy to jest w ogóle ten gość, co... został zamieniony jednak w ropuchę? Z drugiej strony mogła przywoływać więcej tych... niedźwiedzi. Dlaczego przyszedłeś do Mędrka? Gadający ropucha? Oczywiście, Mędrek woli jeść gigantycznego świetlika niż mówić. Co jest takiego dobrego w gigantycznych świetlikach? Rozgrzewają twój brzuch? Lubię na jedzenie Mędrka. To gigantyczny świetlik, ale muchy są za daleko i są za duże dla Mędrka. Przynieś Mędrkowi mięso gigantycznego świetlika. Świetnie, żaba zleca mi, słuchajcie, w tej grze zadania. Zobacz, co da się zrobić. A co będę z tego miał? Mędrek ma skarb na dnie sadzawki. Piękny pierścień. Ropucha nie noszą, ropuchy nie noszą pierścieni. Przynieś Mędrkowi gigantycznego świetlika. Mędrek da przyjaciela, dla przyjacielowi czy przyjaciela pierścień. Oczywiście, zobacz, co da się zrobić. Mędrek da przyjaciela skarb za gigantyczny świetlik. Dobrze, ten świetlik oczywiście pewnie wpierdzieli mnie nosem, ale niech ci będzie. Ale mogę zabić twoich pobratyńców, co? Wiesz, exp, te sprawy. Jak mnie zdzieliła? To dwa punkty aż. Ładnie. Lecą posiłki, żabie. Ropusze, legiony. Doskonale. Nie, no strzela po prostu fenomenalnie, Gladys. A z tego, co kojarzę, to chyba... O, shit, co tu się stało? Strach jej mu wleciał. Od ropuchy. No i teraz pytanie. Czy któryś z was cokolwiek miał? Żabia noga, o proszę. Czyli jednak może coś się z nich uda uzyskać. Przekaż zadanie. Łososiowa sadzawka. Znajdź dla Mędrka mięso gigantycznego świetlika. No to dobra, to już czytaliśmy. Wiecie co, z nich się chyba nie da nic oskurować, więc ja sobie to odpuszczę. Po prostu posprawdzam, co mogę z nich pozbierać tak fizycznie, realnie. Widzę, że one nawet wtedy nie zostawiają łapy. A jakieś żabie udka można by spokojnie z tego zrobić. Nigdy nie jadłem żabich udek, tak sobie właśnie uświadomiłem. Muszę kiedyś spróbować. Podobno, słuchajcie, podobno jest bardzo delikatne to mięso. I że ludzie, którzy wcześniej mówili, że nie jedzą, to później stwierdzali, że jednak jest dobre. Co tu się dzieje? A, kolejne żaby, dobra.
Kurczę, na przykład chętnie bym jeszcze zagrał, wiecie, w jaką grę? W... to się nazywało Świątynia Pierwotnego Zła. To jest bardzo dobra, bardzo fajny tytuł, taki też turowy, mocno strategiczny, taktyczny w zasadzie nawet. Przypomina trochę Baldura, ale no i jest mocno rozbudowany. Tylko że Świątynia Pierwotnego Zła to też jest jakiś zupełnie inny system. Greyhawk? Coś takiego? Chyba to jest chyba system Greyhawka. Czekajcie, coś tu mieliśmy... Tłusty świetlik. No to może tego tłustego świetlika od razu zrobimy. Akurat jest niedaleko jego. I tam zakończymy zadanie. Tylko można kupić Świątynię Pierwotnego Zła bezproblemowo w formie online na, powiedzmy, tych wszystkich serwisach typu GOG, Steam i tak dalej. Ale jest to wersja, której się w ogóle nie da spolszczyć. A ja miałem gdzieś na płycie, jeszcze chyba nawet CD Action to rozdawali. Dobra, widzę świetlika. No myślę, że słuchajcie, za atak... Niech oni sami wybiorą już cele. Są prostsi przeciwnicy. No to od razu zbieraj. Panty. Ciekaw jestem, czy ten kwatermistrz w ogóle będzie miał dla nas jakieś pieniądze, znaczy pieniądze, będzie miał dla nas jakieś ciekawe przedmioty, które można by kupić. Tłusty świetlik, widzę dziada. Tylko jeszcze zanim tam pójdziemy, no to przede wszystkim... Można by nawet spróbować ich spulować troszeczkę. Tam spróbuj strzelić. Nice, teraz tu w niego. Oni są nawet poza zasięgiem, te. Ale fajnie. Dobra, słuchajcie, na tłust tego świetlika. Pięknie. Tłust tego świetlika. No nie opłaca się za bardzo wykorzystywać specjalnych umiejętności na nich. Dobra, tłustego świetlika sami sobie oskurujemy. Martwy tłusty świetlik. No. Pozbieraj z niego rzeczy, bo on jest troszeczkę większy. Nie. Nic ciekawego. Na razie dość mała różnorodność wrogów jest w tej grze, co muszę niestety ale zaznaczyć. Mam nadzieję, że to się później zwiększy, bo bestiariusz prawdopodobnie w mówionej wersji tej gry jest oczywiście zdecydowanie bardziej rozbudowany. Więc trochę nie rozumiem, dlaczego na razie jest tak mało przeciwników. Chodzi oczywiście o typy. Mogłyby się jakieś trolle pojawić, jakieś inne takie, bardziej może zaczerpnięte z mocniej rozpowszechnionych gier RPG. Mimo wszystko, nie żebym narzekał, to nie jest wada oczywiście, tylko przywitałbym to z miłą chęcią. Tam już się nie da przejść, doskonale, więc dotarliśmy do końca mapy. I jeszcze się zajmiemy tymi świetlikami w takim razie. Przynajmniej one szybko padają i nie ma tyle roboty co ze szczurami, że każdego trzeba było oskurowywać. Widzę jeszcze niedźwiedzie. Świetnie. No to niedźwiedzie są naszym kolejnym celem, a później wrócimy do tej żaby. Zobaczymy, co nam da. Ciekawy jestem, co to za pierścień. Prawdopodobnie coś będzie z identyfikowania, ale Gladys ma tu wysoki poziom wiedzy tajemnej, więc nie powinno być to dla niej wielkim problemem. Co jeszcze chciałbym nagrać, wiecie, z tych gier takich mniej popularnych RPGowo. No to zdecydowanie powiem wam, że chciałbym zrobić na przykład, kurde, dużo tych niedźwiedzi. To może od razu pierwszy, drugi, trzeci. I buffy się oczywiście skończyły, szkoda. Pierwszy, drugi.
Nie wiem, czy walnięcie pięścią w nos przyniesie rezultat. O, Fulgrim, 7 poziom. Zajebiście. Zbieraj futra. To jest, ta gra się nazywa pierwsze Divinity, moi drodzy. Trochę już dzisiaj przypomina grę typu hack and slash, ale ma też fajną nutkę fabularną. Jest jeszcze oczywiście Divinity 2 Original Sin, a także Original Sin 2. O Jezu, jak pomyślę o tym wszystkim, to po prostu tyle gier, które warto było nagrać. A tak mało czasu, autentycznie. Dobra, jak tam z naszym... 540, wystarczająco? Nie, jeszcze troszeczkę tylko doświadczenia potrzebuję i będę w stanie rozdać sobie kolejną statystykę do siły. Mhm. No i wrócimy sobie może takim troszeczkę łukiem. Tych wszystkich roślin, słuchajcie, to już nie będę zbierać, bo za dużo i za długo by to trwało. No to przede mną coś jest, widźmie drzewo, jeszcze jedno, o Jezus Maria, dobra. To tu bym cię prosił, atrybut siła, tak samo atrybut siła, tutaj wytrzymałość, zbroja. Może na tego typa nawet osełkę wykorzystam. Zapiszemy grę i lecimy na niego. I teraz tak. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No to trzeba jak najszybciej mi się, myślę, że zabić. A ty od razu lecz. Dobra, skupcie się na jednym. Leczenie naszej postaci, co to jest? Niech ci piorun. Oni osłabiają chyba jeszcze przy okazji. Albo nasze statystyki, co oni robią? Co ten piorun robi? To się tak wypytam. Czy można to gdzieś przeczytać, co to robi? A, obniża statystyki odwaga, spryt, inteligencji o 5. To jest dość znacząco. No, bij młotem, bij! Dziękuję. Rady z kolejny poziom. Świetnie. Siódemeczka. Pewnie na te wiedźmie drzewa to jeszcze też jakieś zadanie jest. Kroglans ma kolejny poziom. Sporo doświadczenia. To tak, dodamy jej na pewno łuk na wyższy. Tu bym chciał... W zasadzie w magię. Może być balsam leczniczy. Atrybut siły na wyższy poziom, budowy, magozbroja. Fantastycznie. Dla ciebie na pewno też statystyki. Tak, tu idziemy w siłę. Ale chyba będę mógł też zainwestować sobie w topory i broń dwuręczna. Fantastycznie. Ja jeszcze nie mam poziomu, ale już zbliżamy się.
Tą wiedzę o zwierzętach mogę podnieść, ale... Czy ona mi jest aż tak bardzo potrzebna? Na razie wszystko działa. Wiecie co, nie? Będziemy oszczędzać te punkty. Myślę, że w inne rzeczy można by z lepszym efektem zainwestować. Jelonek! Jego na razie będziemy zabijać, oszczędzę go. I tak myślę, że to po prostu ten las będzie trzeba oczyścić z wiedźmich drzew. Dobra, słuchajcie, mam 45 minut, a ja jeszcze do tej ropuchy nie doszedłem. I znowu ropuchy się pojawiły. Wybić wszystkie! Można pierw na tą. Jezu, jakie hordy tu są. Toż to cała armia! No to od razu. Na kolejny. Dobra, i pozbierajcie żabi łódka. Może będzie jakiś koleś, kto z nich będzie chciał zrobić zupę lub cokolwiek innego. Zresztą skoro szczurze ogony są dość popularne, to i żabi łódka mogą znaleźć swoich amantów. Ragnar, co ty chcesz, trolle? Masz ropuchy trollowe. To ci wystarczy. Ale mi się wydaje, że one się zrespiły, że tutaj nie było ich. Tam jest skrzynia? Nie, dobra, tam jest ta żaba, z którą powinniśmy pogadać. Kto by pomyślał, że kiedykolwiek będę wykonywał zadanie dla żaby. No, mam mięso świetlika. Mędrek szuka świetlików w twojej dłoni, re. Tak, weź to, ropucho. Dziękuję, Mędrek, nie zapomnij wynagrodzić. Mędrek da pierścień. Dostaliśmy ten pierścień. Mamy, dobra, Gladys. Mogłabyś go spróbować zidentyfikować. Pierścień Mędrka. Zwinność plus zręczność 1. Nice. Pierścień życia daje plus zdrowie. Ten daje kradzież kieszonkową. Zwinność i zręczność. Może to by poszło... Czekajcie, co daje zwinność i zręczność? Ile ty masz? Bardzo mało. Czy w ogóle z tego korzystasz? Może do unikania? Słuchajcie, na razie to sobie dam na naszej postaci w takim razie. Myślę, że dla tanka może być to przydatne. Chociaż powiem wam, że nie mam zielonego pojęcia. Czy dobrze myślę, czy nie. Ale dobry pierścień. Bardzo dobry. No cóż, to tutaj w takim razie słuchajcie. Dziękuję wam za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał i w następnym idziemy sobie zbadać no resztę tutaj mapy i przede wszystkim oddać zadanie z zabitą wiedźmą. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zostawcie łapkę, komentarz, zapraszam do Patronite, jeżeli chcecie wspierać kanał. Dziękuję wszystkim wspierającym i zapraszam do Instant Gaming, czyli oficjalnego sponsora naszego kanału, sklepu z najlepszymi i najtańszymi kluczami do gier. Hej papa, wszystkie linki w opisie. Hej! Setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.